Siemaneczko, z tej strony Zewir i witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj oczywiście towarzyszy mi Daniel. Siema. No i jak widzicie, dzisiaj kiszoneczka z takim troszkę lepszym sprzętem niż mogliście u mnie widzieć na odcinkach. Także to jest bardzo rzadka spotykana akcja na moim kanale. Praktycznie tylko raz w gramie w RES 2012 ją wam pokazałem, jak to wygląda. I dzisiaj tam Daniel będzie operatorem. I powiedz mi, ile ty jedziesz w ogóle? To znaczy zmienimy się chyba teraz, tak w połowie się zmienimy, co? No to będzie się zmieniać, nie? Poczekaj, muszę dźwięk trochę. O, odezwij się teraz. Połowie. Dobra. Ile tam pykasz na godzinę? Ile na godzinę pykasz? Jadę 6-7. Dobra, to czekaj. Na czwórce ile ty jedziesz? Fajna kabinka w tym motelku. Dobra, jadę teraz 10 na godzinę gdzieś tak. O kurde, za szybko teraz. Nie no, kompanie się nie dostawić. Ja tak co chwilę ten gaz będę naciskał, bo to może 8 na godzinę. To jedziemy tak dookoła czy tutaj po boku? Ja powiedziałem myślę po boku, bo dookoła to potem się zrobi. Ogólnie zobaczycie, jaka fajna akcja na pryzmie będzie. Tam masz przyczepkę, jak ja pojadę, to sobie weźmiesz tę drugą przyczepkę i ja pojadę to ogólnie wysypać. Dobra. A ile masz procent? 14 dopiero, także to jakoś nie za dobrze sypię. Czekaj się, to gdzieś zawrócę sobie. Wiesz, ja wiedziałem, żeby trzeba byłoby lepiej obciąć te pola, więc... Jeszcze potem tu gnojowicę wyjadę. No na ściernisko po kukurydzy, no to tam. A na jedynce ile ty jedziesz, kurde, na tej jedynce ile? Ja trochę za szybko na czwórce. Tempomat numer 4. Czekaj, bo cię w kukurydzę wrąbałem. A pojeżdżę trochę z kabiny, bo to tak, żeby było realnie. Też tego, że to jest 24H? A nie wiem. Trzeba by, nie wiem, klienta chyba wziąć, albo nie wiem. Coś z tym trzeba by próbować. No w sumie to się da. Jakbyś siedział 24 godziny na dobę przy serwie, no to... dobra. A teraz już mogę grać na spokojnie, bo już mi przestało drzeć się za głową. Weź! Ile procent masz? 27. 30 będzie po tym po dwóch przejazdach, także. Czekaj, to gdzieś sobie muszę zabrać. Oj, bądź. Ja sobie tu później będę wywoził grawicę. Bo może, że pojawi się więcej tego typu filmów. Ja będę potem musiał sobie wam przygotować. Kurde, czekaj, bo to jest coś przyczepać mi tylko zaczepiła. Ła! Poszedł. Ogólnie może być trochę. Ogólnie może być trochę bardziej słychać, jak kierownicą moja będzie klikać, bo jak wiadomo, jak odbija, to tam zawsze coś takie coś będzie. Jedyneczka i powoli te kogociki włączymy. Widać kogoty? Widać. Potrwa to trochę. No tak jak patrzę, no to ile ona w ogóle rzędów bierze do sieczkarnia? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć rzędów powinna brać. Ale wiesz, że to nie jest równe zasiane. Nie, no to bierze.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć urzędów bierze, a tu powinno brać 9 rzędów, czyli 3 rzędy jesteśmy plecy, bo nierówno bierze. W ogóle to jest nierówno ustawione. Ale kurde, to tak przebija ta animacja. Tam jakaś hala też jest postawiona, także da się nawet fajnie gra na tej mapie. Bo oryginalne maszyny zawsze tak się na początku grało. Dobra, teraz spróbuję po poprzeczniaku może. No poprzeczniaka, a mnie bawię. Aha. Obłaca się, to bali się poprzeczniaka? Nie, możemy spróbować. No jeden raz ma. Gdzieś tak ustawię. Bo ogólnie lepiej jest nacofać pod poprzeczniaka. Nie trzeba jeździć tak w kółku. No czekaj, czekaj. Tak bliżej podjadę. No zaraz będzie 50%. Tyle dopiero. O Boże. No teraz jest na razie, będzie 45 jest na razie. No jeszcze. Muszę film z Minecrafta zmontować. O, i zarobić nie będzie. U Daniela prawdopodobnie zobaczycie też akcję gnojownicę na tej mapie. Tak, tylko że będę musiał sobie wam przyszykować, więc jakieś pół godziny później muszę włączyć, pokupywać te maszyny i porzucić tu pracowników i nie zrobią. Dobra, jedziemy tam. Trochę tak nierealnie, ale dobra, zawsze coś tam. No to też jakoś śmignę. Czarna elka w kółeczku się mieni. O, tam cię trochę to jest pchnąłem. Znak naszej legii. Boże, jak się rura zbagowała. Czarna elka w kółeczku. Ogólnie postaram się teraz, żeby filmy na kanale moim były tak w miarę często teraz, przynajmniej tak raz w tygodniu, żeby się pojawiały. Tak samo ja się próbuję postarać. Bo na razie to jest po prostu kanał jakaś... się dopiero rozbija. Jakaś masakra. Mów. U mnie. Bo odcinki raz na miesiąc się pojawiają. Także no to tak nie, raczej nie powinno być. A u mnie to tak, co tydzień się teraz, na razie to się kanał mój zaczyna, dopiero jeden odcinek z Minecrafta. No ja właśnie widziałem odcinek. Znaczy to tylko początek w sumie obejrzałem. Zacznie mi gra, zaczęła lagować, a potem się kapnąłem, że przyspieszyłem, kurde, wziąłem, palnąłem wszystko na full maxa, żeby mi i gra mi się chciała. Weź teraz tak będzie. Jakbym to ogarnął dopiero, to mi się teraz zaczęła gra normalnie działać. Dobra, to zwolnimy sobie ten wątek. Ile masz procent? 60 będzie za chwilkę. Będzie druga przyczepa, tak? Pełna? A czym to nagrywasz? Filmik frapsem. Gdzie jedziesz? Poprzeczniak. A, poprzeczniak, nie wiem. Tylko nie przyjedzie we mnie. No dawaj tak z 10 na godzinę, bo ja mam taki tempomat, tutaj mogę sobie ustawić. 10 na godzinę to nie zaraz jedzie mi. Na jedynce jedzie mi do 8, a na dwójce jedzie mi do... Poczekaj. Może by było napierdam to... A czwórka jaki masz? Albo czekaj, powiedziałem. No nie, tu jest, w ogóle nie ma tego tempomatu Easy Limiter, kurde, ustawionego w tym kombajnie, w ogóle nic, tak bezmyślny ten kombajn. No, 14 ton już mamy, także. To, bo taki słaby. Czekaj, teraz pojedziemy jak? Pojedziemy tak z powrotem, pojedziemy. Walisz to, zawracaj, jedź prosto, normalnie. O, czekaj, bo ty we mnie teraz przyrżniesz. Ale nie przyrżnąłem. To jeszcze jednego przyrżniczka. Się rozpędza, rozpędza. Jakubica na ręcznym. Cicho, rura musi się odstawić. I rura.
Ej, 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 ej. Ogólnie głupie, że ten Deutsch nie ma kogutów. Ale mój kompań ma. Sieczkarnia samo jest na masie Ferguson 5000 coś tam. 5160. No i dobra, dobra. Będzie raczej seria taka filmów bez numeru odcinka. Tylko będzie po prostu jakaś praca tam pokazana. Na przykład będzie RS 2011, na przykład kieszonka z dużym sprzętem albo coś takiego będzie. Bo raczej nie. Ile masz to? 15. 15 i 3 czwarte. I 74% jest. Bo już zaraz ruszał. Kurde, z kabinki sobie chwilę. Małe problemy techniczne. No dobra, 1K, I, V i J. O, i rusza. Czekaj. Ja muszę nadążyć. Jać, bo teraz ty nie będziesz nadążyć. Jo, rozpędzam maszynę. Nie możesz, masz te biegi na dole, te stopki i te inne? Co? Gaz, masz nogą, jak się naciskasz na tam, gaz to jest? No. I jak jedziesz? Jak nacisnę gaz, no to tak jakby W naciskał, nie? Aha, jak hamulec to... No to sobie lekko, lekko se przyciśnij w Właśnie, gaz. Czekaj. Czekaj, optymalna. Troszeczkę szybciej. Niech się rozpędzi. Teraz będę. Także to zapomniałem, że mam w ogóle pod tym. Pod biurkiem. No właśnie, bo to jest bardzo fajne. Jak jedziesz sobie normalnie z automata i klikasz sobie lekko stopką i podjeżdża ci do. Troszeczkę szybciej, no. O, troszeczkę zwolni. O. Nie, no bo pechać mnie pasuje. Nie masz to. 85%, także zaraz trzeba będzie jechać, sypać. To jeszcze jeden przejazd, tak? Jeszcze nie? Dwa niecałe przejazdy. Co? Tak mam, jest tak dużo? Czekaj. Ja tu muszę zawrócić. Dam mu trochę w gary tam, żeby jak najszybciej zawrócił tutaj. Ile ty tam jedziesz? 8 na godzinę, nie? 6. 6? 6, 7. 5, 6, 6, 7. O. Prędkość powinna być idealna teraz, kurde. Za mocno wcisnąłem. 6 na godzinę, żebyś tam ucelował. 6, 7, 5, 6 czy tam było. Kurde, no. Ja nie, w sumie to jeden przejazd chyba tylko będzie. Może jest 91%, 92%. Ja no to następny przejazd nie będzie opłacany, bo ci nie wejdzie, to ja sobie już podjadę pod przyczepę. Ja wywalę to na pryzmę, pojadę. Potem sobie będę umiadał. I taka tyle w tym filmiku będzie prawdopodobnie. Dobra, nie opyla się już tutaj, także... To jak się daj to kończy, to je sypać. Dobra. Jo. Ruszyła maszyna, już nic nie zatrzyma. A może jak nie bardziej. Ale mam kurde fajne liczniki. Trochę po polnej drodze to. Wow, ale ty! To tu można pozasuwać sobie troszkę. Aż mi kombajn wywróciło. Polne drogi to jest. Ten ciągnik to jest król polnych drog dosłownie. Ile? Półtora ścieliśmy? No na pewno. Czekaj, zaraz ci powiem ile. Tak mniej więcej na oko to nie wiem.
Ma pół pola. A nie wiem ile ona ma w ogóle. Tam. 45 arów, dokładnie. No. Troszeczkę szybciej można śmigać. Masz tu przyczepę MFA? Jest dodana, ale z nią nie będziemy śmigać, bo ona ma pojemność jak ta największa chyba. Aha. Także to wiesz. Zaraz jadę tu na pryzmę. Że coś tam hajsu zawsze wpadnie, nie? Jak masz krowy. Bo to jest akurat to gospodarstwo jest nastawione na produkcję mleczną. Także. Nie wiem, czy da się krosować, da się. Na tyłu. No. Słuchaj, nie? Dobrze? Dobrze, tak było wcześniej. Dobrze. Dobra. A co to więcej nie wejdzie? Ale to ja bym to już zostawił. Niedługo też sobie muszę kupić nowy mikrofon. A no tak, bo ja to... I możemy grać! A to mnie wyrąbało przecież. Czekaj, ja się muszę cofnąć. Kurde. Dobrze, do kawalątek. Dobra. Może osobiście ogarniemy jakąś ładowarkę teleskopową tutaj. No. To znaczy opornik będzie później, chyba że ty będziesz się... Ja będę się bawił najwięcej tym opornikiem, a jak najwięcej wiedzę tutaj na kukurydzę, a to opornik tam będziesz wrócił na te pola kołofarmy. No właśnie, albo jakieś... nie wiem, co nam się ogarnie jeszcze. No, na pewno jakieś nieczystości będziemy wywozić takie. Czyli gnojowice. O gnojownicę to myślę, że we dwóch będziemy wywozić, bo fajnie by to wyglądało, tak szczerze. I nie wiem, czy byśmy nie pojechali na największe pole. A to tam myślę, że na razie nie ma się co pchać. Największe pole jest gdzie? Koło portu tam. A no wiem. No ale wiesz, wtedy to beczki trzeba załatwić ile? Chyba 60 tysięcy litrów. Ogarnie się nas spokojnie, to wszystko. No chyba, że pojedziemy na jakieś mniejsze, no to tymi zwykłymi będziemy wozić, nie? A chyba ci pogięło. A które mi to myślisz? No takie bydle wozisz takimi malutkimi. Ja to traktor skatuję szybciej niż tego. A wiesz, jaką to ma kurde się szerokość? No, taką małą. 8000... 8000 litrów, no to... No to do trochę, tego pola to trochę mało, nie? 60 tysięcy litrów bym. Byśmy ogarnęli te takie większe, ale to też trzeba by chyba mocniejszy ciągniczek ogarnąć, jakiś jeden. To znaczy tamten to ja bym wyrobił, bo wtedy jest mocny nawet. A nie wiem, ile ten Deutsch ma, nie wiem, tak szczerze. Coś koło ponad 200 chyba ma. Dobra, to gdzieś sobie zaparkuję. Mam ja, 30%. No to także nie wiem ile my tam mamy nagranego tego odcinka. Sprawdź tylko ile ten dojść ma koni. Wpatrz na godzinę, która jest i se obliż od której zacząłem. 205 koni. Chybyśmy kupili mój? Mój Deutsch Agrotron. No to spokojnie powinien dać sobie radę z taką beczką 60 tysięcy litrów, a mój ten ma pewnie więcej, bo on jest bardziej zaopatrzony i masywniejszy widać. No chyba, żebyśmy wzięli tego większego Deutscha, Agrotrona X720, to wtedy to już by było naprawdę zacnie. Ale wtedy to ty byś musiał jechać nim, bo ja bym sobie wziął i tak Fenda, ja bym się na Fenda upadł. No właśnie, to ty byś sobie wziął Fenda, ja bym wziął tamtego byka. Także... Także co, to by było chyba na tyle. No jak tak patrzę, to nie ma co jeszcze. Skończymy to do roboty. Poza odcineczkiem sobie to skończymy. No i to tak to będzie w miarę wyglądać. A więc jeśli się ci spodobało, to pamiętaj, by zostawić łapkę w górę, pozytywny komentarz oraz subskrypcję do obu kanałów. Oczywiście link do kanału Daniela macie w opisie.
Daniel Didi. Także to było na tyle. Żegnam się z wami. Cześć i na razie.